Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Cześć, witajcie w Sportowej Energii. Dzisiaj audycję poprowadzą Oskar Radłowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Oraz Kamil Latuszek. Naszymi gośćmi są przedstawiciele klubu hokeja podwodnego Smoki Kraków, Dominik Glebow. Cześć, dzień dobry. Oraz Szymon Wojak. Cześć. No i dzisiaj tematem przewodnim audycji właśnie będzie hokej podwodny. Ilu zawodników bierze udział w meczu? W grze bierze udział, w samej grze, w jednej drużynie bierze udział 6 zawodników jest w grze, plus 4 zawodników rezerwowych. Więc summa summarum zawsze w wodzie musi być 12 zawodników, w tym przy okazji po 4 z każdej drużyny na ławce rezerwowej. A ile trwa mecz? Standardowy mecz trwa 33 minuty, to są dwie połowy po 15 minut i jedna przerwa po 3 minuty. W razie potrzeby jest rozgrywana dogrywka, która trwa 11 minut. To są dwie połowy po 5 minut z przerwą 1 minuta. I jakie są zasady, jeżeli chodzi o grę, rozgrywkę? Głównym celem jest przepchanie po dnie krążka, bo w ogóle to chyba powinniśmy zacząć od tego, że bramki są na dwóch przeciwległych skrajach basenu. Bramka to jest taka, powiedzmy, rampa, która ma 3 metry długości i tak 30 cm szerokości i po tej rampie krążek wpada do takiego zagłębienia. I celem gry jest zdobycie jak największej ilości bramek i no, przepycha się po prostu krążek po dnie, wcześniej nurkując. Generalnie to jest najprościej, jak można opisać hokej. Oczywiście są różne zasady gry, no takie jak wcześniej było wspomniane, ilość zawodników, czas gry, ale właściwie to głównie o to chodzi, żeby zdobywać bramki. Hokej podwodny, jak to mówi sama nazwa, zawodnicy znajdują się pod wodą. Na jakiej głębokości rozgrywa się mecz około, jakby mogli panowie podać? No, u nas w Polsce niestety baseny są z jednej strony głębsze, z drugiej strony płytsze i to w zasadzie jest uwarunkowane tym, na jakim basenie gramy, ale w przepisach takich oficjalnych ta głębokość wody jest... To głębokość wody najlepiej to jest od 2 do 3 metrów, a wymiary boiska to jest 25 metrów na długości oraz 12-15 szerokość boiska. Czyli to jest taki pełnowymiarowy basen sześciotorowy. A średnia temperatura wody? To nie jest obostrzone żadnymi przepisami. Wszystko zależy od rodzaju basenu. No, czyli taka woda basenowa, można powiedzieć. Czy są jakieś turnieje w Polsce? Odbywają się? Tak, odbywają się turnieje w Polsce. Nie jesteśmy jedyną drużyną, na całe szczęście, i mamy możliwość sprawdzenia się na tle właśnie całej Polski. I rocznie to są trzy turnieje rozgrywane, tak około 3. Tak, są Mistrzostwa Polskie, które odbywają się z reguły w Bełchatowie, mniej więcej w październiku. Jest turniej z Gorączka Sobotniej Nocy, który odbywa się w Gdyni. W Gdańsku. W lutym. I są jeszcze takie pomniejsze turnieje, na przykład w Ostrzeszowie, organizowane takie malutkie, kameralne turnieje we Wrocławiu oraz w Trzebnicy. Skoro jesteśmy już przy turniejach, to zapytam, a jak wygląda sytuacja w turniejach międzynarodowych? Odbywają się takie turnieje reprezentacyjne? Odbywają się turnieje międzynarodowe. Tam zapraszane są poszczególne drużyny. Czasami niektórzy zawodnicy z Polski są zapraszani, żeby zagrać w zagranicznych drużynach, ale też czasem jest wystawiona kadra Polski i jedzie na międzynarodowe zawody. A orientują się może panowie, czy polska kadra odnosi jakieś sukcesy? Jak to wygląda na tle innych państw? Szczerze, dokładnych sukcesów nie podam, ale wiem, że pewne osiągnięcia mają się czym pochwalić. Dzielą się na pewno kluby na profesjonalne oraz na kluby dla osób, które po prostu chcą sobie pograć dla zabawy w tą dyscyplinę. I czy są zawodnicy, którzy zarabiają pieniądze, jeżdżąc na turnieje? Czy jest to tak profesjonalnie już? U nas w Polsce nie ma, z tego co mi wiadomo, żadnych klubów profesjonalnych.
wszystkie kluby są na zasadzie właśnie hobby i takiego no takiego grania dla zabawy, ale słyszałem, że tak, za granicą jest to normalnie sport, z którego można zarabiać. A jak panowie się przygotowują do takich turniejów? Jak wyglądają treningi? No, główną częścią przygotowania na turnieje jest gra, bo można przećwiczyć różne strategie, różne zagrania taktyczne, ale nasz trening to nie jest tylko sama gra. Gra to jest zazwyczaj pół godziny, ostatnie pół godziny treningu, a wcześniej mamy normalny trening wydolnościowy na basenie, pływanie w płetwach. Później trening techniczny, różnego rodzaju zabawy z krążkiem, strzelanie, bo to też trzeba dużo, dużo nad tym pracować, żeby dobrze tym krążkiem podawać, strzelać. Nie jest to łatwe. A jakieś ćwiczenia na siłowni, czy ogólnie ćwiczenia tylko w basenie są potrzebne? Na razie mamy ćwiczenia na basenie. Jako że ja jestem na razie odpowiedzialny za prowadzenie treningów drużyny, mamy zajęcia na razie takie stricte basenowe. Oczywiście każdy dostaje takie małe ćwiczenia oddechowe, wydolnościowe też, żeby zrobić sobie w domu i takie treningi, żeby każdy mógł sobie pójść na basen też w własnym zakresie. Tak, na razie jesteśmy małym klubem i ograniczamy się do tych treningów basenowych, ale kto wie, może uda nam się rozrosnąć do takich rozmiarów, że będziemy w stanie poprowadzić jeszcze treningi na siłowni. A od jakiego wieku można zacząć ćwiczyć tą dyscyplinę? Tutaj obostrzeń też takich stricte nie ma. Tutaj oczywiście chodzi głównie o to, żeby młodsi zawodnicy nie grali ze starszymi, ponieważ to oczywiście różnica rozmiarów, wagi to też w wodzie jednak ma znaczenie. No poza tym zestawienie młodszych zawodników ze starszymi zawodnikami często to są różnice poziomu, umiejętności. Ale ogólnie nie ma dolnej granicy. Jeżeli ktoś potrafi pływać, potrafi zanurkować na dno basenu, to jest mile widziany. No, że takim najlepszym wiekiem to jest chyba 12-13 lat, można już śmiało zaczynać. A gracie wspólnie z dziewczynami, czy może macie podzielone na dwie sekcje, że osobno dziewczyny, osobno chłopacy? U nas w Polsce z reguły jest tak, że są składy mieszane, ale za granicą już jest podział na składy męskie, damskie, ale są też mieszane składy. Czytałem o tym sporcie, że jest to sport niekontaktowy. Jednak może są jakieś kontuzje? Jak panowie by ocenili? Powiedzieli ogólnie o kontuzjach, urazach w tym sporcie, jak to wygląda? Sport nie jest kontaktowy tak docelowo, bo oczywiście tam pod wodą, jak się nurkuje, mogą zdarzyć się jakieś obtarcia lub jakieś inne takie drobne zderzenia, ale właściwie to celem gry jest przepchnięcie krążka na drugą stronę basenu, więc jakby trzeba omijać przeciwników, a nie wchodzić z nimi w kontakt. Więc gra nie jest kontaktowa, ale na pewno kontakt może się zdarzyć. Taki, często się zdarza niestety. Jak wygląda popularność tego sportu? W sensie rośnie popularność? Faktycznie, nie wiem, przybywa do waszej szkółki drużyny coraz więcej osób, czy jak to wygląda? Tak, popularność i u nas tutaj w Krakowie i ogólnie w Polsce, na świecie jest coraz większa, ponieważ sport to jednak jest w porównaniu do takiej piłki nożnej to młody sport, więc popularność stopniowo też rośnie. No, my zaczynaliśmy dosłownie w kilka, 4-5 osób, obecnie jest nas już ponad 10 osób, no nie każdemu też się ten sport od razu spodoba. Czasem trzeba przetrawić się z myślą ciągłego schodzenia pod wodę i męczenia się na basenie. No na pewno dużo ludzi w ogóle nie wie o tym sporcie, bo jest jeszcze na razie taki niszowy, ale jak właśnie dochodzi do nich informacja, to z reguły wszyscy są bardzo zainteresowani, przychodzą na treningi i sprawdzają, więc tak, popularność stale rośnie. Ja teraz chciałem powrócić na chwilę do tematów turniejów, bo powiedzieliście, jakie się odbywają u nas w kraju. I mam takie pytanie, czy byliście na jakimś i czy macie już jakiś sukces na koncie? Tak, jako drużyna Smoki Kraków byliśmy na turnieju Gorączka Sobotniej Nocy w Gdańsku. To były nasze takie właśnie
zbierania doświadczenia. Nie pojechaliśmy tam, żeby zdobyć konkretne miejsca, bardziej właśnie, żeby zgrać się jako drużyna, w końcu zagrać przeciwko jakiejś innej drużynie niż my sami. Niż my między sobą takie treningowe gry. Rezultat był taki, że zajęliśmy chyba 15 miejsce na 18 drużyn. Kilka meczów wygraliśmy, kilka niestety nie, ale było to dla nas wielkie doświadczenie. I planujemy we wrześniu wystawić naszą drużynę na Mistrzostwa Polski. Na Mistrzostwach Polski, które będą w Bełchatowie. I wtedy też macie jakby taki ustawiony cel, że raczej zbieracie doświadczenie, uczycie się cały czas, czy już stawiacie sobie troszkę wyżej jakiś cel? Znaczy, cel jest taki, wygrać możliwie największą liczbę meczów i zobaczymy, jak nam pójdzie. Pokazać się z najlepszej strony i no właściwie to w lutym jeszcze byliśmy bardzo młodą drużyną. Jesteśmy najmłodszą drużyną w Polsce. I no jeszcze nie byliśmy zgrani, nie znaliśmy siebie tak dobrze. To teraz te pół roku, które miną od lutego, pokażą, ile nam dały treningi i na pewno pokażemy się z lepszej strony, bo już się znamy, gramy z sobą troszkę dłużej. Powiedzieliście, że jesteście młodą drużyną. Może opiszecie historię powstania waszej drużyny? Historia naszej drużyny to jest taka jedna spontaniczna akcja. Na grupie na Facebooku, gdzie członkowie to głównie ludzie z innych drużyn hokejowych w Polsce, pojawił się post z zapytaniem, czy w Krakowie istnieje jakaś drużyna hokeja podwodnego. No to oczywiście odpowiedź była nie, ale zaraz pojawiła się propozycja, żeby taką drużynę założyć. I okazało się, że tu właśnie nasza trójka przyjeżdża do Krakowa na studia i graliśmy w innych drużynach. No i zgadaliśmy się przez Facebooka i postanowiliśmy, że to będzie super pomysł założyć w Krakowie drużynę. Jeżeli już przeszliśmy do tej historii drużyny, to ja się chciałem dopytać o nazwę. Czemu akurat Smoki? Bo wiadomo, Smok kojarzy się z Krakowem. Troszkę z wodą też. Wiadomo, legenda o Szewczyku, ale inne zespoły w Polsce mają gdzieś tam więcej wspólnego. Na przykład Pilania Wrocław, Bałtyckie Foki, czyli takie jakby zwierzęta stricte związane z wodą. Czemu akurat smoki? Tak, chcieliśmy powiązać coś, żeby to była nazwa nawiązująca do Krakowa, jednak smok lepiej kojarzy się z wodą niż taki obwarzanek. Dzisiaj naszymi gościami byli przedstawiciele klubu hokeja podwodnego Smoki Kraków, Dominik Glebow. Dziękuję bardzo. Oraz Szymon Wojak. Również dziękuję. Audycję prowadzili Oskar Radłowski oraz Kamil Latuszek. Sportowa energia.